Szczęść Boże, to już mój drugi dzisiaj filmik. Pierwszy trochę nie wyszedł. Chciałem trochę iść na ubocze, trochę iść tam, gdzie ludzi nie ma. Chciałem iść trochę w teren. Niestety dzisiaj na Sączu bardzo mocno wieje, ale z drugiej strony nawet dobrze. Przynajmniej mamy świeże powietrze. Dlaczego chciałem się schować? Jutro. W niedzielę, niedzielnej Ewangelii Jezus idzie na pustynię, żeby się schować przed ludźmi. Idzie pomyśleć o sprawach ważnych. Siedzi 40 dni na pustyni bez nich, bez nas. Bo czasami, gdy potrzebujemy zastanowić się nad ważnymi sprawami, dobrze jest być samemu. Trzeba znaleźć swoje miejsce i czasami trzeba uciec bardzo daleko do tak bardzo nieprzyjaznego miejsca, jakim jest pustynia. Pustyni się boimy. No ale nie o tym dzisiaj. W niedzielnych czytaniach bardzo mocno przewija się temat szatana. W pierwszym czytaniu będzie słynna scena z raju. Mamy Adama i Ewę, którzy mają wspaniałe miejsce do tego, żeby żyć. Nic się nie dzieje. Nie ma chorób. Nie ma kataklizmów. Wszystko jest cudowne. Wszystko jest wspaniałe. Jak tylko patrzą, to po prostu aż wspaniałe. I może właśnie, może zaczynają się nudzić. Ale to chyba nie z powodu nudy jest problem. Otóż pojawia się nagle wąż, który jak wiemy jest szatanem. I on, jak każdego razu, kiedy chce z nami rozmawiać, ma jeden cel. Odwieźć nas od Pana Boga. I pewnie gdyby to był zwykły człowiek, który chce, żebyśmy zrobili to, czego my chcemy, to byśmy pewnie zrobili to i powiedzieli, albo straszyli, albo powiedzieli wprost, zrób to i to. A nasz szatan jednak jest tak perfidny, jest tak nawet cudowny w tym swoim działaniu, że wie, jak zagadać do człowieka. Wie, jak zagadać do konkretnego człowieka. Wie, z której strony uderzyć. I nie robi tego wprost, nie mówi, słuchaj Ewka, to byś poszła i zerwała to jabłko, bo wiadomo, wtedy byś wiedziała, co jest dobre, co złe, bez staniesz się Bogiem. Nie. Mówi, słuchaj Ewka, czy to prawda, że Pan Bóg powiedział i brnie w tym kierunku? Czy to prawda? Jak wiemy, szatan jest największym z kłamców. Szatan jest tak perfidny w tym kłamaniu, że jest po prostu aż mistrzem kłamania. Dlatego nie dziwi, znaczy nie dziwi, bardzo mnie dziwią ludzie, którzy latają po prostu od jednego kościoła do drugiego, żeby spotkać egzorcystę, żeby usłyszeć, jak to jest z tym szatanem. W całym swoim życiu, jak tylko słyszą, że szatan coś powiedział, albo że szatan przeprowadził wywiad z kimś tam, lecimy, żeby słuchać. A pierwszym i właściwie drugim mieniem szatana jest kłamca. I to jest jedno niebezpieczeństwo, które może grozić, które wynika z tej sceny. Drugie jest to, że szatan się robi na naszego przyjaciela. Posłuchajcie tego, jak on mówi do drugiego człowieka. Posłuchajcie, jak on mówi do Ewy. Przecież to jest... Nagle nasz szatan staje się najlepszym przyjaciółką, czy najlepszym przyjacielem Ewy. To on tylko dba o dobro nasze. To on tylko dba o to, żebyśmy byli cudowni, wspaniali, żebyśmy to my rządzili. Najlepszy przyjaciel z przyjaciół. I bardzo często my za tym idziemy. Szatan nigdy nie pokaże się jako wróg, nigdy nie pokaże się jako ten zły. Będzie pokazywał się jak anioł światłości. I przez to, że on wie, jak zagadać do każdego człowieka, wie, w czym my jesteśmy słabi, wie, w czym my nie domagamy, trochę działa, jak to opisał nasz założyciel, ojciec Ignacy Loyola, jak dobry dowódca, który chce zdobyć jakiś zamek, to nie uderza w główną bramę, bo wie, że tam czekamy. My się spodziewamy ataku właśnie z tej strony i zawsze mamy jakiegoś takiego bzika na punkcie pewnej naszej niedoskonałości i wiemy, pilnujemy latami, omadlamy to i rzeczywiście tam szatan nas nie atakuje, a my myślimy, że nas ciągle tam atakuje, a tak naprawdę on podchodzi z tyłu. Tak z Ewką pogadał. Odszedł ją z tyłu. I teraz wiedział, jak zagadać. Wiedział, co jej powiedzieć. Wiedział, jak jej to powiedzieć. Komunikacja. Coś, co u nas leży jako ludzi. Szatan
słuchajcie, nie jest naszym przyjacielem. Cokolwiek by nie mówił, nie jest naszym przyjacielem. Jak posłuchacie sobie niedzielnej Ewangelii, gdy i szatan rozmawia z Jezusem, mamy podobny mechanizm. Ale o tym, jak szatan rozmawia z Jezusem, Jezus z szatanem, o tym więcej na niedzielnej 20 w Kościele Kolejowym w Nowym Sączu. Jeżeli chcecie posłuchać, zapraszam. Wam dobrej niedzieli, dobrego dnia, odpoczywajcie i uważajcie. Jak to mówi stare przysłowie, uważać trzeba na przyjaciół. Bardzo mocno. Ty uważaj na szatana.